I patrzcie, jaka klarowna woda po napełnieniu akwarium na ziemi ogrodowej, tak? Z żwirkiem. Widzicie? Zobaczcie, na czym widz polega, nie? Tu się wydaje, że ta woda nie leci na talerzyk, nie? A teraz patrzcie z góry. Widzicie? Leci na ten talerzyk. Leciała na brzeg, nie? Ale tu nic się nie wypłukało. Absolutnie nic, widzicie? Jest całkiem fajnie. Pięknie, nie? Ja już sam się nie mogę tych swoich roślin doczekać. No, coś nawet upłynęło. No, zobaczcie, nie grzebają w podłożu, widzicie? Czyli ten cały brud, że tak powiem, z tej ziemi ogrodowej został na miejscu. No i w zasadzie o to chodzi, nie? I teraz tylko świecić, świecić i jeszcze raz świecić. Wiecie, na początek będę świecił około 5 godzin. Zaledwie 5 godzin z ograniczoną mocą lampy, nie? Ograniczoną do 50%, nie? Czyli jakieś tak 45-50 W. I nie więcej. Może ze 40 gdzieś, nie? I zobaczycie, że te rośliny zaczną startować, nie? Dlaczego taka moc? Ano do tego, żeby ograniczyć glony, nie? Nie dać po prostu glonom wystartować. Jak im nie dacie wystartować, one nie wystartują za bardzo, nie? Czyli po prostu z glonami trzeba walczyć już na początku. Jak je pokonacie na początku, to później już macie ze skórki, nie? To zobaczycie, nie? Skończyłem napełniać, akwarium napełniono na 100%. Patrzcie, żaden filtr nie chodzi, nic nie chodzi, nie? Ale zobaczcie. Zobaczcie, jaka woda, nie? Po prostu jej nie zburzyłem na dzień dobry, nie? Widzicie, tak się wylewa woda na talerzyk, pach i jest, nie? Zaraz podmienię filtr i zobaczycie, jak będzie dalej chodzić to wszystko, nie? Widzicie, mam w szafkach takie same filtry, nie? No jadę na tych starych Unimaxach, które ludzie wymieniają na nowsze, nie? No słuchajcie, jakie one są cichutkie, nie? Słyszycie coś? Coś tu słychać, nie? Ale on, pamiętajcie, że on chodzi w szafce, nie? Ten jest nowy, znaczy świeżo, bez bakterii. Tamten już chodzi kilka miesięcy, nie? Czyli zrobię swapa, nie? No. Zobaczcie z akwarium, nie? Tu chodzi o czystość, że nie ma glonów, nie? Pamiętajcie, że zarodniki są wszędzie, nie? A tu ich nie ma, nie? Czyli to drugie akwarium chodzi, jest dużo bardziej zaglonione, nie? Czyli z tamtego nie biorę Unimaxa. No z trzeciego, tam też mam trzeci aż, nie? Wszystkie mają lampę UV, wszystkie są z demobilu. Widzicie? No, ludzie nie wiedzą, co sprzedają, nie? No i patrzcie, wyciągnąłem obydwa filtry, nie? Zobaczcie, jaki ten jest przygloniony, nie? Jaki malutki przepływ ma, ale nie będę tego usuwał celowo, dlatego że to wszystko są bakterie, nie? Ten jest nowy. Ląduje tutaj, nie? Widzicie, odpiąłem ładnie głowicę. Trzeba zwracać uwagę właśnie w Unimaxach, ona tę głowicę potrafi być nieszczelna, nie? Ale nieszczelna w sensie po odpięciu, nie? No ta jest akurat szczelna, bo ta jest nowa, nie? Kosztuje 40-50 zł, to tyle co nic, nie? W dzisiejszych czasach. No, a tutaj zaraz podobne tego pod drugą tą. Wszystkie są takie same, nie? Wszystkie są V, wszystkie ten... Zobaczycie, kurde, co można zrobić z takim starym filtrem, nie? Widzicie, filtr już chodzi. Trochę wyrzucił syfu z siebie, nie? No to dobrze, no to wszystko... Zobaczcie, ile syfu tak pływa w wodzie, nie? To bardziej filtr zabrudził, niż z tego podłoża wyleciało, nie? Ale... Pamiętajcie, że to są wszystko bakterie, nie? Tak naprawdę. Syf z bakteriami, nie? I ja uważam, że ten zakwit pierwotniaków tutaj nawet by nie nastąpił. Nawet jakbym tego UV nie podłączył, nie? No, jeszcze teraz nie usunąłem, jeszcze nie podłączyłem lampy, no ale już ładnie dmucha, zobaczcie, jak woda krąży. W akwarium musi być obieg, nie? Wody. No i chce chodzić, to jest najważniejsze, widzicie? Nic więcej nie wypłynęło, tylko ta jedna roślina była. No i tak to docelowo wygląda. Puściłem filtr, wypluł trochę brudu, no ale widzicie, woda jest klarowna, nie? Spróbujcie wy tak wystartować akwarium, nie? Na ziemi. Wszystko chodzi, widzicie, chłodzenie wodne też chodzi. Lampy, widać, leje się woda i to ładnie. Tutaj ta cyrkulacja też chodzi pięknie. Filtr pompuje. Nie wypluwa wody.
jest nieźle, nie? Póki co będę świecił. O tak, od razu zacznę 5 godzin. Ustawię na 5 godzin. Fit na razie na stałe. Przez kilka dni. No i to UV wrzucę. I nie chodzi. No coś tam słychać, no wiadomo, nie będzie bezgłośnie. Nie? No ale widzicie, chodzi, nie? Zasuwa wszystko. Ładnie pompuje. Tutaj jaka kaskada. Później odwrócę tą rurę jeszcze. 180 stopni, żeby wypluwała na akwarium. Dużo pompuje wody stosunkowo. Widzicie, patrzcie tutaj. O. Ja tu się wody wylewa na lampę. Na miskę. Nie chodzi. Dobra, super. Póki co. To tyle. Wiecie, mój sposób na glony. Carbo. Aldehyd gluterowy. Do nabycia na internecie. I na moje 180 litry daje 20 ml. To tak rozruchowo na to akwarium do mnie. Wywalę wszystkie kurde zarodniki. Tak naprawdę. Nie powinno być nawet zieleni na starcie. Tu ryb nie ma, to można eksperymentować. 20 to już sporo, nie? Ale wiecie, z rybami daje 15 normalnie. Nic się nie dzieje, wszystko ładnie, pięknie żyje. Ryby mają się bardzo dobrze, nie? No, oczywiście tego CO2 nie odpalam teraz, bo jest niepotrzebne, nie? Tylko karbo i filtr i tak naprawdę tylko te dwie rzeczy na start. I świeca. 5 godzin póki co. I będę zwiększał tam o pół godziny co tydzień. No może szybciej, zobaczymy jak będzie woda wyglądać. Zobaczcie, żeby nie było, nie? To tak wygląda, jak wrzucam, o. To woda się zapieniła. Pach, już siedzi. Tyle.